Cześć, zapraszam na krótki przegląd nowości literackich w bibliotekach na Targówku. Dzisiaj troszkę inaczej niż zawsze. Przygotowałam Wam najpierw książki dla młodzieży. Pierwszą pozycją jest Nie bez powodu Joanny Szpak. Bohaterem tejże książki jest niepełnosprawny Patryk, gimnazjalista, który na co dzień musi borykać się z problemem choroby. Ucieczką dla niego są konie, które są jego największą pasją. To dzięki nim może przemierzać odległe tereny. Książka traktuje o przyjaźni, pierwszej miłości, ale przede wszystkim o tym, że wszystko jest po coś. Wszystko ma swój sens. Kolejną pozycją są pieśni zaginionego kontynentu. Przemysława Chytrosia. Pozwólcie, że przeczytam Wam fragment wstępu tejże książki. Lubicie podróżować? Bo ja uwielbiam. Choć przez większą część życia robiłem to głównie w snach, w końcu wyruszyłem na prawdziwą wyprawę dookoła świata, podczas której trafiłem na zaginiony kontynent. Z map, które znamy, wynika, że nikt go do tej pory nie odnalazł. Zupełnie nie wiem, jak to się mogło stać. Może dlatego, że ludzie dość często nie zauważają rzeczy, które znajdują się tuż pod ich nosem. A ja po prostu miałem szczęście. Tak mi się przynajmniej wtedy wydawało. Zaginiony kontynent jest więc całkiem odcięty od cywilizacji. Nie ma tam samochodów, drapaczy chmur, hamburgerów i tabletów. Są za to rycerze, zamki i przedziwne istoty, które u nas już dawno wyginęły lub zostały przepędzone. Pieśni zaginionego kontynentu zaprowadzą Was w świat baśni, troli, skrzatów, czarów, magii. Niewątpliwym walorem tej książki jest jej piękne wydanie. Zauważcie, że okładka przykuwa uwagę. W środku jest mapa. Jest mapa zaginionego kontynentu. Książka została napisana dużą czcionką, ale wisienką na torcie są ilustracje, piękne ilustracje autorstwa Agnieszki Wajdy. Serdecznie polecam tą książkę. Następna pozycja to Bajki mają moc Małgorzaty Korbiel. To książka dla wszystkich dzieci, które poszukują krótkich historii na wieczór. Historii pozytywnych, edukacyjnych, które zapadną głęboko w pamięć. Książka zawiera kilkanaście bajek. Pierwszą jest Niebezpieczna przeprawa. Historia, która na pewno rozwinie kreatywność dziecka, pomoże mu pobawić się bez użycia zabawek. Tak jak powiedziałam, jest to zestaw kilkunastu bajek bardzo krótkich, pozytywnych, edukacyjnych. Bajki opatrzone są pięknymi ilustracjami. Słuchajcie, co to są mikroby, bakterie? Co to jest grypa, skąd właściwie biorą się wirusy, na te i inne pytania odpowie Wam książka Potworne mikroby, wszystko o przydatnych bakteriach i podłych wirusach. Książka pięknie wydana, z ładnymi ilustracjami, jej walorem jest bardzo duża ilość informacji i jest to na pewno książka dla wszystkich zainteresowanych tematem bakterii i wirusów. Ostatnią pozycją jest Leo Pantera. Leo Pantera to książka, która mi najbardziej się podobała. Jest to historia pewnej miłości. Przeciwieństwa się przyciągają. Żółty leopard i czarna pantera. On spokojny, ona odważna, nieustraszona. On prowadzi dzienny tryb życia, ona nocny tryb życia. Czy taka miłość jest możliwa? Zobaczcie sami, poznajcie losy lisy i jej przyjaciela. Książka opatrzona pięknymi ilustracjami.
Na pewno na długo zapadnie Wam w pamięci urzekająca, ciepła historia pewnej miłości. A po książki zapraszamy do bibliotek na Targówku.